Spotkanie było bardzo emocjonujące, stało na momentami na naprawdę dobrym poziomie. Szkoda tylko, że niestety moi zawodnicy nie uszczęśli się błędów, które doprowadziły do tego, że niestety straciliśmy dwie bramki, a przeciwnik tylko jedną. Było to spotkanie otwarte, każda drużyna mogła na pewno to spotkanie przechylić na swoją korzyść, przechylił motor i tutaj im na pewno gratuluję. Cóż, można mieć różnego rodzaju niekiedy pretensje, największe do siebie, bo od tego trzeba zacząć. Tu musimy być bardzo pokorni w tej materii. Mam nadzieję, że sędziowie również analizują te spotkania, oglądają i patrzą również na swoje decyzje. Przy drugiej bramce jest ewidentna ręka zawodnika motoru i niestety z tego błędu również nasza bramka. Natomiast mogliśmy zapobiec, nawet po błędzie ewidentnym sędziego nie udało nam się. Popełniliśmy w dalszej fazie błąd, straciliśmy bramkę na 2-1. Szkoda, bo wydaje mi się, że mogliśmy się tutaj pokusić co najmniej o punkt. Tak wracamy do domu bez punktów i walczymy dalej. Przede wszystkim bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Oczywiście 3 punkty bardzo nas cieszą. Wygraliśmy z bardzo dobrym zespołem, który ma dużo indywidualności w swoim składzie. Widzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Na pewno wielkie poklaski dla zawodników, którzy po meczu w Krakowie wiadomo, jak to mentalnie wyglądało, bo nie jest, na pewno nie jest łatwo wygrywać i po takiej klęsce zrobić taki zagrać taki mecz. Tym bardziej, że GKS Katowice no, jest uznaną firmą, bardzo dobrze grali i z tego się bardzo cieszę. Oczywiście pierwsza połowa myślę, że należała do nas. Wyszliśmy wysokim pressingiem, dużo rozgrywaliśmy. Bramka strzelona przez cegłę w jego tradycyjny sposób. Mogliśmy też przy kilku błędach w obronie mogliśmy stracić bramkę. Natomiast rzut karny, który nie został wykorzystany przez Rafała, tak się zdarza, najlepsi na świecie tego też czasami nie trafiają. Mogłoby ustawić zdecydowanie łatwiej byłoby może w pierwszej połowie. Natomiast druga połowa, źle żeśmy weszli w tą drugą połowę, w tej drugiej połowie straciliśmy bramkę taką trochę przepychaną. No i troszeczkę zaczęło widać, zaczęliśmy nerwowo grać. No i później wprowadzenie Świderka, który no pokazał klasę przy tej bramce, bardzo ważną bramkę dla nas strzelił. Pokazał, że warty jest tego, żeby grać.